Jimmy, zrób tyle zdjęć, ile tylko zdołasz. Wreszcie szansa na prawdziwy reportaż. Mieszkańcy Ziemi, przybyłem po wasz świat. Opór jest bezcelowy. Wasza klęska nieunikniona. Kto śmie się opierać? My! Ach, to będzie ciekawe. Hej, ci jakoś wcale nie wylatują poza orbitę. Wygląda, jakby Darkseid się hamował. Nie w twarz! Nie, jak to? Ja przegrałem? Czy on im się podłożył? Na to wygląda. Więc teraz oszuści są uwielbiani jak nigdy. Znaczy, mogą spokojnie szukać równania antyżycia, a my mamy związane ręce. Joker, potrzebujemy ciebie i reszty. A? No coś ty, gacku. Świat ma syndykat zbrodni za bohaterów. Wobec tego, skoro oni udają tych dobrych, nam przypadnie rola złych. Co wy na to? Okej, zostaw to mnie. Jeśli zdołam ich uciszyć choć na 5 minut, to spoko. Wiecie, ja myślę, że najlepiej założyć własny syndykat. Nie możemy poudawać bohaterów? Dajże spokój. Powinniśmy poprosić Lexa. Już 2 razy za dużo. Hej, mamy robotę. Reverse Flash, Grandi. Ciężko mi w to uwierzyć, ale Liga Sprawiedliwości chyba jest z nami. Możecie skoczyć do Sali Sprawiedliwości, żeby się spotkać z Jokerem i Harley. Hej, Ton, zajmiesz się tym słodziakiem? Zabiorę go na miejsce, jasne. Chodź, ty wielka ciapo. Jeszcze jeden dowód uznania wobec najszybszego z najszybszych. Nikt mnie nie powstrzyma! Nikt! Najgłośniej mówi pieniądz, jak wszędzie. Aha, serio? Tak, dzięki. Clarku Kencie, gdzieś ty się podziewał? Na innej planecie? Tak się mówi, Clark. Wszystko okej? Jesteś chory?
Czemu się przejmuję? Temu, że urządzasz sobie urlop, kiedy dookoła pełno podejrzanych niby bohaterów, a na niebie wisi obca planeta, na której mieszka drań, co chce podbić ziemię o temu! Superman mówił, żeby się spotkać gdzie? Ale czemu on? Okej. Clark wrócił 5 minut temu, a już nam załatwił temat. Chodź! To był Clark? I gdzie on był? Mówił coś o wyspie z dinozaurami. Myślę, że nadal gorączkuje, albo filmów się naoglądał. Ruszamy! Od początku powinniśmy byli tutaj siedzieć. Kurczę, no nie? Jesteśmy blisko. Komisarz Gordon, dobrze pana słyszeć. Co się dzieje? Liga Sprawiedliwości. Oni wrócili i dokładnie tak jak mówiłeś, są teraz szli. Psst! Powiedz, że później. Już tam wysyłam swoją drużynę. Stój, złodzieju! Niech ktoś coś zrobi! Co on wyrabia? Okej, Flash, załatwmy to na szybko. Szef czeka na swoje równanie antyżycia. Cicho, Johnny! No, pójdziesz z własnej woli? Nie. Nie, raczej nie. Jestem złym kradziejem lodu! Ja zatrzymam tego łotra. Mogę dołączyć? Nie powinniście byli tutaj wracać. Tutaj jest miejsce tylko dla jednego Sprintera i jestem nim ja. No, dogadaj im, Johnny! Trzymaj się, panie. Może nami trochę rzucać? Ten cały Johnny Quick nie rzuca słów na wiatr. Naprawdę nam dorównuje prędkością. Wkrótce się przekonamy. Nie wiedziałem, że tutaj ci herosi to takie ślimaki. Na nich atomika! Z radością, Johnny! Oj, przepraszam! Rozpraszam cię, co? Atomika! Pożałuję cię tego wysuper ślamazarny przegrańce! Teraz już się nie wymkniesz! Mam wrażenie, że mógłbym biec tyłem, a i tak byście nie podołali! Nikt mnie nie złapie! Kiedyś się zatrzymasz! Odpuśćcie! Nie nadążycie! Teraz już cię mam! Hej, zachowajmy rozsądek. Gdybym tak ci oddał starą fuchę. Na to już za późno. Gadaj, co kombinujecie. Ale ty jesteś dobry, nie skrzywdzisz mnie, prawda? Może tak. Może nie. Ty lepiej gadaj, Johnny. Taki wkurzony nigdy nie był. Nie, nic nie mów, Johnny! Gadaj. Jesteśmy tylko przestępcami na żołdzie Darkseida. Kazał nam coś znaleźć. Jakie? Coś. Pudełko matkę. Że co znowu? I powiedział, że jak je znajdziemy, dostaniemy ten świat. O ty pleciugo! Myślałem, że Darkseid szuka urównania antyżycia. Ono jest w tym pudełku. Zamilcz już! Macie to nagrane? Każde słowo. O nie. Sorki, wybaczcie. Flash nie grał fair. Spanikowały. I tak oto materiał dowodowy demaskuje syndykat zbrodni. Syndykat zbrodni to źli ludzie! No cóż, miło było, ale się skończyło. Nie trzeba by stąd zniknąć? Łapóweczka, nie wchodzi w grę. O nie, ja się wykluczyć z walki nie dam. Tak, też nie mam zamiaru przegapić szansy na zemstę. No to może zamiast tak stać i marudzić się ruszymy. Musi być jakaś droga z powrotem.
Co, myśleliś, że nie dam rady? A, no to ci dopiero skrzywiony obraz świata. Zajmę się tym, jeśli pozwolicie. Mam coś lepszego do roboty od rozmyślania nad tym tutaj. Proszę, to coś zrobiło. Nasz mroczny rycerz chyba potrzebuje wsparcia przeciwko sobiemu kuzynowi. Salomon Grandi wie, co robić. O, czyżby Grandi? Chętnie to zobaczę. I w górę! Yeah.
Superman, okej? Miewałem lepsze dni. Ha! Nie będziesz się już musiał przejmować żadnymi gorszymi, kiedy z tobą skończę, panie Stalowy. I dobrymi też, w sumie nie bardzo. Ultraman w braniu, nigdy nie wygrasz. Tak, tak sobie myśl. Już niedługo przywitasz się ze zgubą. Myślicie, że w ogóle macie szansę z syndykatem zbrodni? Za chwilę tego pożałujesz! Czeka was klęska z ręki syndykatu zbrodni. Jeśli będzie trzeba, syndykat zbrodni przejmie ten świat siłą! Dosyć! Skończyła się moja cierpliwość! Patrzcie! Tam na niebie! Nie! Nie rozumiem, jak to możliwe! Idźcie zabrać bieżnię z laboratoriów. Mhm. Potrzeba więcej mocy. Odeślij ich do domu. Nie! Zaraz! Nic nie rozumiecie! I tylko trzy kanały z telezakupami! Nie! Tam nie ma Wi-Fi! To koniec? O! Nareszcie! Hej! Udało się! Pudełeczko? Ej! Świeżyna! Co ty? Chyba nie sądzicie, że to tego szukał syndykat zbrodni? Pudełka matki, jak to Johnny wspominał? Wydawało mi się, że dbali na jakieś rozdanie mat do szycia. Równanie antyżycia. Jeśli to było pudełko matka, to świeżyna chyba wchłonęła całą jego moc. I co to dla nas znaczy? Znaczy, że teraz my mamy tę moc.